Siema, witajcie na kanale Krystek Team. Ja jestem Oskar, dzisiaj jest ze mną Pyra i będziemy rywalizować w jak najszybszym zjedzeniu grześków. Grześków mamy po 10, po 5 tofi i po 5 w czekoladzie. Osoba, która przegra, będzie musiała zjeść łyżeczkę soli i masła. Oczywiście po wszystkim będziemy mogli napić się mleka, które mamy naszykowane na drugim stole. Teraz wszystko odpakujemy i przejdziemy do rywalizacji. A teraz przejdźmy do tej rywalizacji. Ready? Ready. 3, 4, start. To będzie ciężkie. Ja pierdolę. Dramat, kurwa. Nie polecam. Kurwa, porażka. To pierdolę, to krzyżki. Nie, kurwa, nie chcę. Hehehehe.
robi to. 15, kurwa. Daj spokój. Za Chiny Ludowe już nigdy nie jestem, kurde, Grześka, Tofi ani takiego. Nigdy. A ty się zastanawiam, czy coś w ogóle słodkiego teraz wpierdolę. Miejsce jest, ale siły nie mam. Daj spokój, kurwa. Kto to kurwa powymyślał? Kurwa jebane challenge. Spierdali rzeźki. Sądzę, że to będzie łatwiejsze, naprawdę. No prawda. Wydawało się łatwiejsze. Wiem, tym zauważyłem. Chciałeś takie w brzuchu, takie. Tak się chwaliłeś przed odcinkiem, że mnie pokonasz. I co teraz, frajerze? Ci powiem, dałbym radę. Ale nie dziś. No kurwa, mam przewagę dwóch. Nie masz szans. Jesteś tego pewien? Mhm. No kurwa, chyba ma rację. Zdrałem, Jezu. To jest masakra. Tego się zjeść nie da. Ja pierdolę. Daj spokój. Ej. Wiesz, co jest świetne? Że się mówiło, że się powinnoś tyle, co pięść. Ty, ci powiem, że kurwa... Grzeszek, kurwa, pół grzeszka jest większy niż moja pięść. Jak już czuję zapach tego grzeszka, to aż mi normalnie na wymioty zbiera, kurwa. Nie powiem. Dobrze, że pomyślał, kurwa.
się uduszę. Ja słyszę, że ja mam gardło zaklejone tymi grzyśkami. Nie ma chuja. Nie ma opcji. Nie wygram. Chociaż... Nawet jak się skończy challenge, to i tak to musisz zjeść. Więc... Oskar, widzę, że tobie tak dobrze idzie. To patrz. Nie pomogę ci, sorry stary. Kurwa, szkoda. Niestety. Już miałem deal dla ciebie. Idź pan w chuj, kurwa. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale chyba coś takiego istnieje właśnie. Jak śpiączka cukrowa. Więc... To kurwa? Śpiączka cukrowa. Jezus Maria, co? Fuu. Po kolei idę. Fuu. Nie. Jezu... Ja już chyba wolę tą kalę przyjąć, kurwa, niż dalej te grzeszki wpierdalać. Chcesz się poddać? Nie, poczekam aż gdzieś. To nie jest takie proste. Za chwilę padaki dostanę, bo tu jest jeszcze tak gorąco jak cholera. Ja to chyba nie dam rady tego kurwa wpierdolić. Oj, nie, nie, nie. No co, mam 3, 4, 5, zjadę 5 i... To już na pewno zna, tak? 4,5 zjadłem. I ci powiem, że... Uf. Na chatę na wynos weźmie. A wiesz, dlaczego to jest skutkiem? O, co? Dlaczego to jest skutkiem, że tyle nie zjadłem? Hmm? Papierosa przed tym nie spaliłem. Ja ci mówię, to jest to na pewno. Ja mam wystrojone jeszcze niż pierwsze. Czuję jak brzuch mi się rozciąga i mi idzie impuls kurde nerwowy do mózgu. Czuję tylko takie boli w cholerę. To jest... Wiesz co ja czuję? Podniebienie mam jeszcze rozwalone przez te grześki. Dawaj miskę, bo zaraz... Chcesz na pewno? Nie. Ni hu hu, tego się nie da zjeść. W sensie ja zjadłem prawie, ale... Życzę powodzenia ludziom, którzy kurwa tam paczkę na przykład tego zjedzą. Chuj, 20 niech zjedzą. O kur... Wyobraź sobie... Że... O której ostatnio jadłeś? Czternasta? 13? Ja 13. Czyli podobne żołądki mamy. Wątpię. Ciebie. Ja pier... Ale mam rozwalone podniebienie. Chuj z tym podniebieniem, kurwa. Wiesz jak to boli? Chuj, kurwa, mój brzuch to jest kurwa torpeda. Całe palce upierdolone. Jeśli ktoś kurwa dał radę zjeść 15 grzyśków. Oczywiście no w mniej czasie na przykład, albo mniej więcej no w czasie takim jak my to zjemy. Niech napisze kurwa w komentarzu i kurwa naprawdę ja mu chyba piątkę zbiję, bo to jest niemożliwe. A wiesz, co jest najgorsze?
że ta dawka cukru z tych grzeszków cię tak przymuli, że nie będziesz mógł praktycznie chodzić. Nie. Będziesz się czuł, jakbyś miał. Będziesz się czuł tak, jakbyś miał za chwilę paść na ziemię i spać po prostu. I to jest kurwa niedobre. Ja pierdolę. Jak lubiłem grzeszki Tofi, już ich kurwa nienawidzę. Nienawidzę tego chujstwa. Już chyba wolałbym wpierdalać, nie wiem. Cynamon. Chociaż może nie. Przesadziłem. Łapka w górę dla nas i dla naszych żołądków. Kurwa mać. Ja chyba pasuję, kurwa. Bez kitu. Moje podniebienie jest strasznie rozwalone. Nie wiem, kto produkuje te grześki. I oczywiście mówię od razu, film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Te grześki są bardzo dobre. Ale jak się je, nie wiem, jeden, dwa. Ale jak masz zjeść więcej niż trzy, to już jest masakra. Ja zjadłem 5. Jestem kurwa, jakbym zjadł ze 30 tych grześków. Ty ci kurwa. Ja nie dam rady. Od razu mówię, już widzę. Że na pewno nie damy rady zjeść tylu, ile jest na talerzu. Oskar, wszystko w twojej rękach. Bardziej w twoim żołądku. Kurde, belenie. No kurwa, no nie dam rady. No. Czuję się sparaliżowany. Czasami mam tak w nocy, że się budzę. Boli mnie żołądek tak jakbyś... Jakby ktoś ci w niego uderzył tak z pięści, z całej pety. Nie wyobraź sobie, że teraz się tak czuję. Ja to już nie chcę. Nie będę się katował, kurwa. Nie polecam. Możesz? Tak, jakbym kurwa mógł ci pomóc, to bym se kurwa sam to wpierdolił. Chyba logiczne, co? No tak, ale ja bym skończył, by się to skończyło wszystko. Taki chuj. Szybciej. Tak jeszcze się zastanawiam nad jednym, ale ja po prostu na te grzyśki patrzę i mi się wymiotować już chcę. Naprawdę. Wymiotować się chcę. Powinniśmy mieć jakieś jeszcze rzeczy, które nam bardziej to ten obrzydzą. W sensie cytrynę jakoś czy coś do tego. Tak jednocześnie zjeść to. Grzyśki i cytrynę? Żeby zniwelować ten cukier tak. Z lekko. Żeby było kwaśniejsze bardziej. W sumie? Może ja, ale wiesz co jest świetne? Jak kupujesz w takich dużych paczkach jakieś wafelki, tak nie wiem ile te paczki mają, nie? Spierdala, ja nie gadaj kurwa, szybko. Patrz, takie duże paczki. Wypatrz od nas. Mi się zdaje, że najbardziej muli ta czekolada na tak. Tym. Tofi najbardziej mi się moliło. Wpierdoliłem czekoladę i w miarę było okej, dojebałem Tofi i chuj. Zmoliło. Jak to siądzie jeszcze, to ja się czuję wygrany. Wiesz co ja ci czuję? Znaczy tak, wiesz co ja ci powiem? Życzę ci miłego kurwa rannego siedzenia na tronie. W sumie sobie też. Naprawdę. Stary. Czy te lampki, kurde, generują to ciepło, jest gorąco. Wszystko ci się kotuje w organizmie. Jeszcze te grzeszki, które siedzą w żołądku teraz.
mi to jest po prostu, no... Aż głupio przyznać, że przegrałem. No ale no niestety, no przegrałem. No i co ja powiem, no... Kurwa, no... Kozaka zgrywałem i przejebałem z karem. Chuj, no... A taki, kurwa... To ty pewnie siebie byłeś. Zjem, kurwa, wszystkie. Co to jest, kurwa, 10 grześ, kurwa? A tu chuj. Uczeń pokonał mistrza. Nie, mistrz pokonał ucza. Cicho bądź, psujesz moją scenografię. Ale cukier ujebał do głowy, naprawdę. Zasłodziłem się. No i patrz teraz, kurwa. Brawo! Kurwa. Ja chcę w dole. To są wciąż karo, tak mówisz? Kurwa, no... Chyba, że zrobimy coś takiego, że ja zrobię tak... Chyba, że nie... pojebało się. Znaczy... Chcesz sobie wyczuć ręce? Fajnie by było. Jest rozpieczętowany. Teraz najfajniej. Dobra. Trzymaj rolę. Ale mnie podniebienie na kurwę. Nie, będzie git. Dobra. Przytrzymaj teraz tymi. Ty już masz tam bardziej. Czuję się jak po takim sytym obiedzie w restauracji. Daj spokój. To nawet kurwa nie był dobry obiad. Ci powiem. Był chujowy wręcz. Takie 1 na 5 gwiazdek w skali Google Mapsa. No to co, no kurwa, przegrałem, czas na karę chyba, co nie? Dokładnie. To tak. Zróbmy tak. No, będzie najprościej. Będzie więcej miejsca. No i tak. Łyżkę soli muszę tam. Oto twoja zguba. I to też. Oczywiście jak zjesz tą sól, musisz zjeść ją całą, żeby dostać wodę, żeby popić. Będzie git? Jak myślicie? Wincy! Ty, bo kamienie na nerku jeszcze dostanę. Jezus. Kurwa, chyba to jest gorsze niż te grześki. O kurde. Ja słyszałem, że zobaczę efekty tych grześków za jakieś 5 minut. A wiesz, co jest najgorsze? Że... Jeżeli ja bym przegrał i mam te rany na podniebieniu i sól bym wziął. A ty tak nie masz przez przypadek teraz? No dawaj, dawaj. Chcesz wody? No cóż, chciałem ci pomóc. Ale mnie... Naprawdę jest też takie złe? Teraz mogę wodę. Na pewno. Na 100%. Mogę ci dać solanki trochę? Nie. Kurwa, wodę daj. Wodę daj, gdzie jest woda? A ta sola może zostać? Nie. Zrobimy tak. Ja i tak tu sól widzę! No i chuj, nie rozkuści się, nie będziesz tego mierzał. Ja będę świętował. Dobra, nie było tak źle. Może chciałbyś mleczka się nalać? Zostanę przy wodzie. Jezu, jaka ta sól jest niedobra. Cały czas on czuje w gardle.
Ale to mleko dziwnie smakuje, tak dobrze jak nigdy, nie? Ja ci powiem, że ta woda ma taki wodnisty smak. Też jest dobra. Rozmieszaj tą sól, co jest na dnie. Cały się spociłem, to muszę przyznać. Jak ja dzisiaj takie kombo z jedzeniem pierdolłem, że ja chyba nie. To tak, mówiłeś wcześniej, że co zjadłeś sobie z rana? Pizzę, dwie kawałki. Dwa kawałki pizza, Grześki tak. Teraz. W zasadzie jedną zjadłem z salami kabanosem, drugą zjadłem z brokułami, to wiesz. Miks konkretny. Brokułki dobre są. Brokuły jest dobre, no. Dobra jest pizza z brokułami. Polecam. Podobno ludzie tego nie nienawidzą. No cóż. Polubiłem brokuły na pizzy. Więc. Dziękujemy za uwagę. Jak widzieliście, nie dał rady. No niestety. A ja dałem. O dziwo. Bo ledwo. Koronkę tu poproszę dla niego. Widzicie? Wszystko da się zrobić. Jeżeli chcecie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A my się żegnamy. I chyba to wszystko. Siemano! Cześć!